20% rzeczy, które musimy robić, to są rzeczy, których nie lubimy robić. To, co robisz, staraj się robić jak najbardziej świadomie. Mamy powiedzmy tylko jedną godzinę dziennie na Amazon KDP wykorzystać maksymalnie efektywnie. I teraz powiem Ci coś bardzo istotnego. Jest to prawdopodobnie właśnie jedna z tych rzeczy, od których powinieneś czy powinnaś zacząć. Witam Was serdecznie, moi drodzy. I w dzisiejszym materiale chciałbym poruszyć bardzo ważną kwestię, a mianowicie kwestię organizacji czasu, jaki poświęcacie Amazonowi KDP. I teraz, tutaj, w zależności od tego, kiedy pracujecie, ile czasu macie na tą pracę, po pracy zazwyczaj, tak? Dlatego że większość z Was gdzieś pracuje, czy to na etacie, czy ma własną działalność i rozwija ten Amazon KDP na boku, równolegle, na zakładkę, bym powiedział, właśnie z tym, co robicie. Jednocześnie. I zazwyczaj tego czasu jest niewiele. Zresztą ja się nie dziwię, dlatego że wszystko absorbuje nas czasowo, praca absorbuje, rodzina, absorbuje nasze hobby, też musimy jakieś mieć rozrywkę. E, czas na poczytanie książki czy obejrzenie filmu. Musimy czas, który już wygospodarujemy, wykorzystać maksymalnie efektywnie. W zależności od tego, oczywiście, jaki ty masz genoty, bo możesz. Czuć się świetnie o 5 czy 4 rano pracując. Możesz być człowiekiem, który lubi sobie pospać do godziny 10, 11 i pracować po południu, a są też wśród nas nocne marki, które najlepiej czują się wykonując swoje zadania, ważne zadania właśnie w nocy. Nieważne tak naprawdę, kiedy to robisz, ważne jak to robisz, i ważne, żebyś sfokusował się. Na zadaniu, które masz do wykonania, żeby sfokusować się na zadaniu, które masz do wykonania, musisz je najpierw zaplanować, ale to już jest temat jakby nie na ten odcinek. Jeżeli masz godzinę na Amazon KDP w ciągu dnia, to pamiętaj, że to jest 365 godzin w ciągu roku. Więc z tej perspektywy patrząc, to jest już naprawdę całkiem sporo, prawda? Biorąc pod uwagę jeszcze to, ile mamy w ciągu roku dni wolnych od pracy, którą wykonujemy, dni, które są ustawowo wolne, mamy też dni, umówmy się, w których sami sobie dajemy przyzwolenie do niepracowania, po prostu dlatego, że społeczność tak robi, że większość osób w tym dniu nie pracuje. Są to wszystko dni, które możemy wykorzystać dodatkowo, robiąc coś właśnie równolegle z naszym etatem czy z naszym biznesem, rozwijając coś dodatkowego. Ale okej, okay, to jest jakby bonusowy czas w ciągu roku, który możemy wykorzystać. Ja nagrałem na ten temat materiał, w którym mówiłem Wam, ile tak naprawdę czasu marnujemy w ciągu roku na to, żeby nie pracować. Ile tak naprawdę czasu mmm, dajemy sobie przyzwolenie jako tako na to właśnie, żeby nie pracować. Ja Wam podlinkuję ten materiał, On, to jest jeden z moich pierwszych filmów, które nagrałem jeszcze taki bardzo spięty chłopczyk sobie chodził i mówił coś do kamery, ale myślę, że ten materiał daje dużo do myślenia. Ok, wracając do tego, że mamy powiedzmy tylko jedną godzinę dziennie na Amazon KDP, równa się 365 godzin w ciągu roku. Czy w ciągu roku wobec tego możemy coś zwojować na Amazon KDP, pracując godzinę dziennie? Tak, pod warunkiem, że ta godzina będzie wykorzystana w pełni. Czyli jeżeli my siadamy po pracy, po obiedzie na godzinę i wiemy dokładnie, że mamy tylko i wyłącznie 60 minut na to, żeby coś zrobić pożytecznego na Amazon KDP, to musimy. Tą godzinę po prostu przysiedzieć nad tym, sfokusować się na tym zadaniu, które mamy do wykonania i nie robić nic absolutnie innego. Czyli, jeżeli mamy włączoną stronę Amazon.com, mamy włączone nasze konto Kindle Direct Publishing, mamy włączone jakieś wtyczki oprogramowania, z których może korzystacie, mamy włączony jakiś arkusz kalkulacyjny w którym zapisujemy sobie swoje pomysły, w którym zapisujemy różne, różne rzeczy, które właśnie przez tą godzinę sobie znaleźliśmy, ja bynajmniej tak robię, do czego zaraz przejdziemy, to wszystko inne typu komunikatory, typu portale społecznościowe, Typu telefon, nawet zostawcie sobie w innym pomieszczeniu, wyłączcie go, zostawcie w innym pomieszczeniu, zamknijcie się, sfokusujcie się na jednym zadaniu, które macie dzisiaj do wykonania. Jakie to są zadania? Oczywiście zaraz sobie o tym powiemy, powiemy sobie o tym, jak sobie dzielić procentowo te zadania, żeby nasza praca, nawet w tak krótkim okresie, jakim jest jedna godzina dziennie, była maksymalnie efektywna, żeby mogła przynieść nam w jak najszybszym czasie jak najlepsze. Wyniki, ponieważ jak doskonale wiemy, nie wszystko co robimy przekłada się bezpośrednio na wyniki, a właściwie tylko niewielka część prac, którą, które wykonujemy, przekłada się bezpośrednio na nasze wyniki. O tym sobie zaraz powiemy. Więc nieważne czy pracujesz w nocy, w dzień, czy pracujesz po południu, czy wcześniej rano, masz tą jedną godzinę i ją po prostu wykorzystaj maksymalnie. Jedna godzina to jest taki czas, w którym naprawdę możecie się skupić i nie potrzebujecie w tym czasie odchodzić od tego komputera. Nie potrzebujecie tutaj robić sobie przerw na toaletę czy, czy przerw na kawę. Macie tą godzinę, po tej godzinie sobie róbcie co chcecie, ale w tym czasie skupcie się na samym zadaniu. Generalnie dużo więcej zrobicie w ciągu takiej godziny. Przemyślanej godziny, zaplanowanej konkretnie godziny, gdzie macie do odhaczenia pewne rzeczy do zrobienia niż przez 6 godzin, na przykład pracy, kiedy to się rozpraszacie tysiącami innych rzeczy, zadbajcie o ten czas, żeby to był wasz czas. Zdawajcie sobie sprawę z tego, cały czas sobie to powtarzajcie, że jest to proces, jest to maraton, a nie sprint. Wobec tego pracując tą godzinę dziennie, wy musicie zdawać sobie sprawę z tego, że nie zobaczycie tych efektów dzisiaj. Nie zobaczycie ich jutro, za tydzień, za miesiąc, ale mogą się pojawić już za pół roku, mogą się pojawić już po tych 365 godzinach, które okaże się za rok, poświęciliście temu biznesowi, okaże się nagle, że zrobiliście, wow, że zrobiliście po prostu tyle rzeczy, a zajmowało Wam to tylko godzinę w ciągu całego dnia tak naprawdę niezauważalną godzinę, ponieważ wcześniej ją na przykład poświęcaliście. Na oglądanie jakiegoś serialu, poświęcaliście tą godzinę, na przykład na bezczynne leżenie, gapienie się w sufit, na przeróżne czynności, które nie przynosiły niczego wartościowego, i czas w ciągu wykonywania, czy też niewykonywania tych czynności tak naprawdę w większości przypadków mijał szybko, ta godzina zleciała, nic z tego nie było. Zobaczycie, że zobaczycie, że po roku będziecie zupełnie inaczej patrzeć na tę jedną godzinę, wykorzystaną bardzo efektywnie. Będziecie grubo zdziwieni ile rzeczy można zrobić w ciągu godziny, a sami dobrze wiecie, że chodząc do pracy gdzieś na etacie nie przykładacie się tak do tego, żeby ten czas wykorzystywać stricte na pracę, a w ten czas wdziera się jeszcze wiele innych czynników jak rozmowy ze współpracownikami, jak wychodzenie na obiady, śniadania, na kawę, na rozpraszanie się i tym podobne rzeczy. Minie rok i będziecie zdziwieni jak wiele możecie zrobić w ciągu jednej godziny dziennie. Tak jak mówię, więcej o tym jest gdzieś tutaj w karcie, którą Wam podlinkuję w jednym z pierwszych moich materiałów, w którym mówiłem, jak wykorzystywać dni wolne od pracy, czy dni, w których sami dajemy sobie przyzwolenie niepracowania. Ile tych dni jest, myślę, że będziecie nieco zdziwieni. Ok, teraz przechodząc już do samego organizowania sobie czasu pracy jako wydawca na Amazon KDP. Jak to sobie organizować, na co poświęcać najwięcej czasu, bo wiadomo, że tych różnych tematów jest tutaj wiele, jest różnych działań, które musimy podjąć, natomiast są pewne działania, które będą miały największe przełożenie na naszą sprzedaż. I tutaj oczywiście obowiązuje zasada Pareto, czyli 20% naszych działań daje nam 80% rezultatów i odwrotnie, 80% rzeczy, które robimy, daje nam tylko 20% rezultatów. Dlaczego większość osób wykonuje najbardziej chętnie te 80% rzeczy? Czyli rzeczy tak naprawdę mało istotne dla waszego biznesu i rozwoju na Amazonie. Dlatego, że są to zazwyczaj rzeczy bardzo, bardzo proste, rzeczy, od których bardzo chętnie zaczynamy naszą pracę, rzeczy, które nie wymagają od nas nauki, rzeczy, które nie wymagają skupienia, rzeczy, które lubimy robić. Tak naprawdę są to rzeczy właśnie dla nas wygodne. Pomyśl teraz nad jakąś rzeczą, której najbardziej nie lubisz robić, mm, jeśli chodzi o publikację na Amazon KDP. I napisz mi ją, proszę w komentarzu. Chciałbym wiedzieć, co to jest. Co? Przyprawia cię o ból głowy, jeżeli masz do tego przysiąść i masz to zrobić. I teraz powiem Ci coś bardzo istotnego. Jest to prawdopodobnie właśnie jedna z tych rzeczy, od których powinieneś czy powinnaś zacząć. Bo zazwyczaj jest tak, że rzeczy, które są dla nas niewygodne, których nie potrafimy, które są dla nas obciążeniem jakimś, nie chcemy do tego siadać. Czy jest to trudny telefon, czy jest to coś do zrobienia, do czego potrzebujemy więcej czasu i w konsekwencji nie zabieramy się do tego, ponieważ stwierdzamy, że i tak nie mamy tyle czasu, żeby to zrealizować do końca. Tutaj bardzo zdrowe jest to, żebyście się pozbyli tego perfekcjonizmu, dlatego, że coś zostało zrobione tylko dlatego, że ktoś zaczął to robić. Jeżeli Wy w momencie, kiedy stwierdzacie nie mam, nie mam na tyle czasu, żeby to zrobić idealnie, w ogóle nie podchodzicie do tematu, nie podejmujecie tej rękawicy, to to nie będzie zrobione, nawet w najgorszym możliwych wydań tej czynności. Więc najpierw coś zróbcie, a później myślcie jak to udoskonalić. Najpierw musicie mieć nad czym pracować. Okej, okay, ale wracając do naszej zasady Pareto. 20% rzeczy, które musimy robić, to są rzeczy, których nie lubimy robić, ale które przynoszą największe przełożenie na nasz biznes. Tak jak mówiłem, napiszcie mi w komentarzu, co to jest w waszym przypadku, a ja tutaj postaram się odgadnąć. Ze wszystkich wiadomości, które od Was czytam i z komentarzy, które mi zostawiacie pod filmami, wnioskuję, że jedną z tych rzeczy, właściwie główną chyba rzeczą, której nie lubicie robić, która przyprawia Was o ból głowy i aż włos się jeży na głowie, kiedy przychodzi Wam się z tym zmierzyć, jest szukanie niszy. I teraz po Waszych komentarzach chętnie zweryfikuję, czy miałem rację. Oczywiście szukanie niszy jest to jeden z takich elementów, natomiast myślę, że bardzo bardzo wielu osób dotyczy ten problem, ponieważ jest to dość trudne dla osoby początkującej, ponieważ wiele osób nie rozumie, dlaczego ma zrobić akurat produkt w tej niszy, a nie w tej, która mu się podoba. Wiecie co? Bardzo często spotykam się z takim podejściem do Amazona KDP, że ludzie zanim w ogóle przystąpią do, do tego biznesu, piszą mi maile. Czy taki i taki produkt, bo oni się tym zajmują, bo oni są w tym dobrzy, bo to jest ich praca, to jest ich pasja, to jest ich hobby. Yy, znają się na tym, czy taki i taki produkt wydany na Amazon KDP będzie dobrym pomysłem. Ja mówię, że nie wiem, że trzeba zbadać tutaj nisze. To nie jest tak, że to ty wymyślasz produkt, który ma kupić yy, klient. To ty robisz produkt pod to, co klient chce. Dlatego w ostatnim nagraniu wam powiedziałem, że jest to platforma sprzedażowa. A chcąc coś sprzedać na platformie sprzedażowej, musimy robić produkt pod klienta, czyli zbadać jego zainteresowanie, zbadać w ogóle to, czy taki produkt ma akurat wzięcie. Nie jest to na zasadzie takiej, że piszemy książkę na temat tego, co nam się wydaje istotne, piszemy książkę. Hmm, Opowiadającą o naszym życiu, i myślimy, że to się sprzeda, i dopiero potem próbujemy wcisnąć to w jakąś niszę. I teraz bardzo częsty przypadek. Zauważ, jeżeli masz tylko tą godzinę dziennie i ty poświęcasz ten czas na to, żeby stworzyć produkt, który uważasz, że będzie dobry, ponieważ ty się na tym znasz, ponieważ ty chcesz się podzielić wiedzą, co uważam, że wcale nie jest złe. Tylko jeżeli nie ma, na, te, na tego typu produkty popytu, to jest to po prostu zmarnowany czas. Jest to po prostu Twój czas, który możesz poświęcić w dalszym ciągu na leżenie na kanapie czy oglądanie telewizji, dlatego że nic z tego ci nie przyjdzie. Musisz publikować świadomie. Żeby publikować świadomie, musisz wiedzieć, co i komu chcesz sprzedać. Wydawanie na Amazon KDP nie jest rozwinięciem naszego hobby. To nie ma być na zasadzie tego, że interesuje się wędkarstwem, to ja będę pisał książki o rybach. Jeżeli nikt tego nie chce kupować, oczywiście to jest tylko i wyłącznie przykład. Publikując na Amazon KDP, robimy to po to, żeby zarabiać. Chyba, że publikujesz swoje książki, dlatego, żeby mieć z tego fan i takie ogólne poczucie spełnienia, że ktoś czyta twoje, twoje książki, które napisałeś. Wtedy to jest jak najbardziej OK. Natomiast jeżeli podchodzisz do tego zarobkowo, to tak jak powiedziałem. Musisz znać potrzebę klienta, więc do brzegu. Zasada Pareto 80 na 20, i założę się, że w tych 20% rzeczy, których boicie się wykonywać, których nie potraficie robić i które powstrzymują was być może przed podjęciem działania, jest właśnie szukanie niszy. Ale to szukanie niszy powinno być tym, na co poświęcacie 80, przynajmniej 80% czasu związanego z działaniem na Amazon KDP. Ja Wam proponuję, żeby to było 90% czasu. Czyli jeżeli macie 30 godzin w ciągu miesiąca, to poświęćcie naprawdę 90% czasu z tych 30 godzin, ile to będzie? 27 dni na szukanie niszy. Ja wiem, że to brzmi strasznie, że wiele osób, na które będziecie patrzeć, już będą wydawały jakieś swoje produkty, będą się chwalić, że wydały 10, 20, 100 produktów, a Wy w dalszym ciągu szukacie niszy. Ale uwierzcie mi, że jeżeli ten research przeprowadzicie odpowiednio, to stworzony produkt w tej niszy będzie miał dużo większe przełożenie na Waszą sprzedaż niż 100 produktów, które umieścicie na ślepo, rzucając po prostu błotem o ścianę, patrząc co się przyklei. Przede wszystkim szanujcie swój czas, zwłaszcza jeżeli macie go mało. Każdy produkt, który jest na rynku, jest poparty badaniem tego rynku, badaniem popytu na tego rodzaju produkty, więc waszym głównym zadaniem, żeby w ogóle tworzenie tego produktu miało jakikolwiek sens, jakikolwiek, jest zbadanie, czy jest popyt na, da na dany rodzaj produktu, na dany rodzaj książki w tym wypadku. W przeciwnym razie marnujecie 30 godzin w ciągu miesiąca. Więc załóżmy, szukacie niszy, pierwszy dzień, drugi dzień, trzeciego dnia znajdujecie jakąś ciekawą niszę, analizujecie ją dokładnie, dogłębnie przez kolejne dwa dni. I dopiero kolejnego dnia możecie myśleć nad tym, czy ten produkt zrobić samemu, czy ten produkt zlecić, itd. Tak Czyli zastanawiacie się już nad samym produktem. Po stworzeniu tego produktu, znowu szukacie sobie niszy przez 1, 2, 3, 4, 10 dni. W końcu znajdujecie nową niszę. Znowu skupiacie się dopiero wtedy na tworzeniu produktu. Więc tak robimy to, co jest dla nas niewygodne przez większość czasu. Na tym tak naprawdę polega biznes, że robimy rzeczy często, które nie są sexy, rzeczy, które są często nudne, drażniące, do których niechętnie siadamy, ale wiemy, że musimy je zrobić. I to jest często takim sitem, które odsiewa osoby liczące po prostu na szybki i łatwy zarobek. Przejdźmy sobie teraz do tego, jak sobie zorganizować pracę już, kiedy siadamy i mamy tą godzinę przed sobą. Więc przede wszystkim wyłączamy komunikatory, wyłączamy media społecznościowe, telefon w drugim pokoju, wyłączony, wyciszony, tryb samolotowy. Nie ma nas. Jesteśmy tylko i wyłącznie tą godzinę skupieni na robieniu najważniejszej rzeczy, którą w tym przypadku będzie akurat. Szukanie niż Druga sprawa, też bardzo istotna, to jest taka, żebyśmy nie szukali w próżni. Czyli, jeżeli już coś znajdziemy, jeżeli mamy jakiś pomysł, fajne, fajne hasło, fajny yy, produkt nam się trafił, rzucił gdzieś się w oczy, to teraz sobie to zapiszmy, żeby nam to nie uciekło. I ja do tego używam arkuszów yy, Google. Po prostu Google Docsa, czy arkuszów kalkulacyjnych Google i tam sobie wszystko yy, w chmurze zapisuję, żeby na każdym jakby urządzeniu zawsze można było do tego sobie wrócić. I żeby ta nasza praca, którą włożyliśmy, nie przepadła, ponieważ nie sposób jest przeanalizować niszy w momencie, kiedy ją szukamy. My musimy sobie tą niszę zapisać musimy sobie zapisać pewne cechy tej niszy czyli jakie tam są produkty, w jakich cenach są te produkty, jak one się sprzedają, jakie mają opinie, co się klientom podoba, co się nie podoba, jak możemy się wyróżnić w tej niszy, i dopiero. To analizujemy już jakby po wstępnym wyszukiwaniu takiej niszy, czyli najpierw sobie robimy listę nisz, które w danym dniu znaleźliśmy, a później przechodzimy do ich analizy i ewentualnie odtrącamy później te, które nie spełniają jakichś kryteriów. Więc obowiązkowo arkusz kalkulacyjny i w tym arkuszu sobie działamy. Jeżeli nie robicie tego w Google Docsach, to musicie koniecznie mieć jakiś nośnik zewnętrzny, żeby to nie było tylko na waszym dysku. Bo wyobraźcie sobie sytuację, że po kilku latach pracy na Amazonie, po kilku latach szukania niszy, po kilku latach tworzenia produktów, w których jest na przykład kilkaset, i wszystkie dane z tymi produktami typu wnętrze, okładka, opisy, metadane kategorie, jakieś statystyki sprzedaży, jakieś rachunki opłacalności kampanii reklamowej, macie na swoim komputerze, macie po prostu na dysku twardym i ten dysk się psuje albo komputer się psuje i tracicie do tego dostęp. No to by mocno bolało, dlatego polecam Wam trzymać to najlepiej w trzech miejscach: na dysku twardym, na komputerze, na dysku zewnętrznym i gdzieś w chmurze, właśnie w chmurze typu Google Box, Dropbox i tym podobne. Kiedy już nazbierało nam się kilka potencjalnych niż do przeanalizowania, to w tym momencie przechodzimy do tej czynności. Czyli starajmy się robić to na przykład co drugi dzień. Dzisiaj przez godzinę szukamy niszy. Jeżeli znajdziemy 3, 4, 5, a może dwie, to na następny dzień starajmy się je przeanalizować i odrzucić ewentualnie te, które nie mieszczą się w naszych kryteriach. Zostawiamy tylko te, które się w tych kryteriach mieszczą. I tak kolejnego dnia znowu szukamy niszy i następnego dnia analizujemy te nowe. Więc suma sumarum po około miesiącu nazbiera nam się naprawdę pakiet fajnych nisz. I tutaj uwaga: większość osób chce wchodzić już w daną niszę, dlatego, że ona za chwilkę będzie zapełniona. Być może będzie zapełniona, ale prawdopodobnie będzie zapełniona produktami, które są po prostu słabe i tak się sprzedawać nie będą w większości przypadków. Tak się dzieje, jeżeli sobie popatrzycie. Jeżeli nisza się zawiązuje. To ona jest owszem zasypywana często przez krótki okres czasu dużą ilością produktów, ale te produkty ze sobą nic nie reprezentują, więc nie bójcie się tego, że odwleczecie w czasie stworzenia produktu do tej niszy, nie bójcie się tego, że nie będzie już dla Was w tej niszy miejsca. Owszem będzie, ponieważ Wy zaplanujecie sobie ten produkt w ten sposób, żeby wchodząc z nim do tej niszy, tą niszę zdominować. Więc powiedzmy po tym miesiącu mamy tych nisz wyłonionych 10, w które potencjalnie możemy wejść. I teraz będziecie mieli taką chęć wejścia po prostu we wszystkie naraz. To też będzie duży błąd. Musicie wziąć sobie teraz te 10 nisz i z tych 10 nisz wybrać sobie jedną, do tej niszy przygotować produkt najlepiej jak tylko potraficie. Pewnie będziecie mieli takie przeświadczenie, że znaleźliście 10 świetnych nisz. A robicie produkt tylko do jednej, to tamte już przepadają, bo jak, jak wrócicie do nich za 2-3 miesiące, to już będzie po ptokach. Może tak będzie, nie mówię, że nie, ale, ale będziecie mieli jeden produkt wydany świadomie, wydany w dobrej niszy, i w ten sposób właśnie na to patrzcie. To jest trochę tak, jak ktoś szuka samochodu, ktoś szuka konkretnego samochodu i trafia mu się jakaś perełka na jakimś portalu aukcyjnym. Więc dzwoni do właściciela i ten właściciel czuje, że ten kupujący już ten samochód ma u siebie na podwórku mentalnie. Dlaczego? Dlatego, że myśli, że on znalazł tak niesamowitą okazję dzisiaj, która mu się nie przydarzy. W ciągu najbliższych kilku miesięcy. A nie bierze pod uwagę w ogóle tego, że dzisiaj zaczął swoje poszukiwania i dzisiaj tą okazję znalazł. Więc tak samo może być i jutro, i za trzy tygodnie, i za miesiąc, i za pół roku. Codziennie możesz znajdywać takie okazje. Więc nie sugeruj się tym, że zostawiasz dziewięć dobrych potencjalnie niż, ale ty skup się na tym, że publikujesz w tej jednej najlepszej, którą sobie wybrałeś z tych dziesięciu. Możesz być pewien, że odpowiednio zrobiony lunch takiego produktu przyniesie Ci w sprzedaż. Będzie to działanie, które w ciągu roku zobacz, ile technicz może ci przynieść. Będzie, będzie to działanie najbardziej efektywne i najbardziej chroniące twój cenny, jakby nie patrzeć, czas. Nie chcesz tego czasu marnować na tworzenie produktu, którego klient nawet nie powącha, a przez to ty po tym miesiącu się od razu zniechęcisz. To, co robisz, staraj się robić jak najbardziej świadomie życzę Ci konsekwencji wytrwałości, bądź uparty, chwyć byka za rogi i naprawdę za rok, mam nadzieję, podziękujesz mi za to, że obejrzałeś ten materiał. Tymczasem daj mi w komentarzu znać, jakiej właśnie czynności Ty nie trawisz, kolokwialnie rzecz ujmując, podczas swojej pracy na Amazon KDP. Chętnie się też do tego odniosę. Zdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się, na razie, pa.